Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy aurę taką trochę bardziej zimową. Zima przyszła już tak naprawdę w połowie listopada i nie zamierza się wynieść, ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Chciałabym wziąć Was teraz na poranną przebieżkę. Potem zobaczycie, co się wydarzy, ale tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie zmęczenie. Zmęczenie. Zmęczenie głównie kojarzy nam się z czymś trochę nieuchronnym, ale z czymś w sumie frustrującym, nieprzyjemnym. Coś, co stanowi nieodłączną część naszego życia, ale go nie chcemy, co nie? Ja bym chciała w tym filmiku troszkę odczarować zmęczenie i takim być tutaj adwokatem, bo zmęczenie jest czymś cudownym i może brzmi to teraz bardzo dziwnie i pukacie się w czoło, ale mam nadzieję, że na przestrzeni kolejnych minut dojdziemy wspólnie do tego, że zmęczenie wcale nie jest takie czarno-białe, wręcz przeciwnie, to skala szarości i ma bardzo dużo dobrego, o czym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Pitu pitu, a robota sama się nie zrobi. Dzisiaj z rana wychodzę na 45-minutowy luźny bieg. Luźny to znaczy, że moje tętno zazwyczaj nie przechodzi 135-137 uderzeń w zależności od dnia i mojej też predyspozycji, bo czasami mam tak, że lubię sobie po prostu powłóczyć nogami i to tempo jest o wiele wolniejsze, ale takie treningi też są bardzo ważne właśnie do budowania fundamentu, jakim jest nasza zdolność, baza tlenowa, o, w ten sposób, czyli w jaki sposób pracujemy nad tą naszą tlenową wydolnością. Więc jak widzicie, na spokojnie mogę z Wami rozmawiać. Trochę mi brakuje tchu, bo jest po prostu bardzo zimno. A powiem Wam odnośnie zmęczenia, że moje ciało jest w tak totalnym szoku, bo po raz pierwszy w tym sezonie poszliśmy wczoraj ze Szymonem na skitury i całe ciało pracuje, nie? I po prostu czuję to zmęczenie, czuję takie nawet zmęczenie głowy, bo organizm nie przywykł do pewnego wzorca ruchu, nie? I dzisiejszy bieg to spokojnie, no teraz mi wpadło 137, bo z Wami rozmawiam, mam pod górkę, ale żadnego szarżowania dzisiaj nie ma. Na dzisiaj mam dwa treningi, 45 minut luzu i siłownię. I po prostu doszłam do wniosku, że jak zrobię pierwszą rzecz przed śniadaniem, to już sobie to fajnie poukładam. No dobra, to trening już za mną. Teraz najprzyjemniejsza część poranka, czyli śniadanie. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować hit dla mnie tego roku, a mianowicie proteinowe serniki. Zaczniemy od tego, że przepis znajduje się w opisie. Jest to porcja dla jednej osoby. Ja dzisiaj trochę zwiększę proporcje twarożku czy właśnie odżywki białkowej. Patelnia się już rozgrzewa, kawusia w trakcie, a ja wezmę Was do jednego z moich bardziej magicznych pomieszczeń. Do piwniczki. A w piwniczce czeka coś szczególnego. Nie to. Zobaczcie, mamy serię zimową, świąteczną, wersję crunchy. Uwielbiam i to, a tym bardziej w takiej postaci.
Ważna sprawa. Otóż chciałabym wyklarować na samym początku, że nie jestem certyfikowanym trenerem i nie mam wykształcenia kierunkowego. To wszystko, o czym powiem, bazuje na moim doświadczeniu plus na literaturze, na filmikach. Jestem osobą, która bardzo lubi się uczyć, zwłaszcza rzeczy, które mnie interesują. I am a connoisseur of nerd stuff. Kwestie biegania, optymalizacji pewnych narzędzi treningowych i metod, to jak najbardziej. Na czym polega zmęczenie? Zadam Wam pytanie, kiedy jesteś zmęczony, zmęczona, to co pojawia się w Waszej głowie? Does this mean we can go to sleep now? Czy jest to może zmęczenie po całym dniu pracy, kiedy padacie na łóżko, macie wszystkiego dość? Czy jest to zmęczenie na przykład sytuacją, bo z kimś się kłócicie i już macie dość tej sytuacji, po prostu non-stop? Jesteście zmęczeni jakimś jedzeniem, bo codziennie jecie to samo i na przykład po 2-3 tygodniach, już nie możecie na to patrzeć. W kontekście treningu wytrzymałościowego, tutaj mówię w odniesieniu do treningu biegowego, zmęczenie to jest jakby niemożliwość, niezdolność do kontynuowania pewnej pracy. Bo jeżeli biegniemy, bez względu na to, czy biegniemy długo i spokojnie, powiedzmy ultra, czyli 80, 100, 200 km, nie ma znaczenia, czy biegniemy intensywnie, bardzo krótko, to dopada nas zmęczenie. To zmęczenie jest różne. Ono inaczej się realizuje fizjologicznie, ale rezultat jest taki sam. Rezultat jest taki, że my zaprzestajemy, że my najpierw zwalniamy, zmniejsza nam się długość kroku, skraca się nam ten krok, czyli zmniejsza nam się kadencja, my zwalniamy, a w końcu zatrzymujemy się. Tak więc zmęczenie jest to pewna reakcja organizmu, który mówi stop. I teraz pytanie, czy to jest złe? Często jak myślimy o zmęczeniu, to frustrujemy się, bo to każe nam przestać, ale to jest pewien naturalny stoper niejako, który pozwala nam później kontynuować. Bo zobaczcie, jeżeli wracamy po pierwszym dniu pracy i mamy dość, w ogóle nigdy tego nie ogarnę, jestem wykończony, to po miesiącu, 2-3, jak już się wdrożymy w nowe obowiązki, w specyfikę, to nasz organizm lepiej na to reaguje. Tak samo jest z dobrze opracowanym treningiem. Jeżeli ten trening ma pewien fundament tlenowy, ma fundament, który ma za zadanie budować naszą wydolność tlenową i u góry tej piramidy mamy pewnego rodzaju akcenty jakościowe, czyli na progu, intensywność. I to, zachowanie tego balansu i stymulowanie tego zmęczenia plus regeneracji sprawi, że my się lepiej zaadaptujemy do danego obciążenia treningowego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że bez zmęczenia nie rozwinęlibyśmy się. Gdyby nie zmęczenie, to nie przestawalibyśmy pewnych rzeczy, które nam mogą nas krzywdzić, mogą powodować zniszczenia. A teraz, każdym kolejnym razem powrót do danego bodźca, już ten organizm będzie inaczej reagował. Czyli uwaga, zmęczenie jest nierozerwalnie związane z tak zwanym efektem treningowym. Efekt treningowy, czy powiedzmy, mam jakiś tam trening i w tym tygodniu mam intensywne, krótkie podbiegi, ale bardzo intensywne, które niesamowicie dają mi popalić. No po prostu umieram tam i obiecuję sobie już nigdy więcej. Kolejny tydzień, kolejne 2, 3, 4 tygodnie, kiedy sporadycznie ta jednostka gdzieś tam się pojawia, coraz lepiej na nią reaguje. To znaczy efekt treningowy jest tym, że dany stres, tutaj będzie praktycznie submaksymalne tętno na tych intensywnych odcinkach, to jest stresorem, co nie? I teraz wywołuje to potem pewne zmęczenie organizmu, nawet mówimy o zmęczeniu układów, czyli zmęczenie naszego mózgu, zmęczenie układu oddechowego, nerwowego, więc tego jest, mięśni tego jest bardzo dużo. Ale za każdym kolejnym razem następuje adaptacja. Ale ta adaptacja, czyli wykorzystanie tego zmęczenia, następuje tylko i wyłącznie, jeżeli pozwolimy naszemu organizmowi się zregenerować. Czyli fajnie by było, jakbyśmy wynieśli
taki wniosek z tego wideo, że zmęczenie jest czymś negatywnym w momencie, jak dla nas osobiście, jak następuje nawarstwienie tego zmęczenia. Przetrenowanie, wszelkiego rodzaju forma po prostu wykończenia, to jest negatywne, organizm potrzebuje się potem odbudować. Jednak zmęczenie, które jest wymuszane w pewien sposób sytuacją taką kontrolowaną, czy tutaj treningiem, to jest stresor, i zaaplikujemy odpowiednią dawkę regeneracji, czyli jest balans, to my się lepiej adaptujemy, robimy się bardziej, jakby stajemy się bardziej efektywni w tym naszym treningu, czyli efekt treningowy to jest obrócenie, skorzystanie z tego stresora, który pobudza nam organizm, męczy go, a następnie zbudowanie na tym adaptacji, która sprawia, że jesteśmy bardziej wytrzymali, bardziej wydolni i możemy po prostu realizować określone cele. Wyruszam na siłownię. Doszłam do wniosku, że jeszcze poruszę jedną rzecz. W jaki sposób zmęczenie realizuje się fizjologicznie w naszym organizmie. I trzeba mieć świadomość, że to nie jest tak, że męczą nam się mięśnie i nas odcina. Jesteśmy naczyniami połączonymi. Oznacza to, że każdy z naszych układów tak naprawdę przeplata się, jeżeli chodzi o reakcję, jaką jest zmęczenie. Wyobraźmy sobie, że nasz mózg to jest taki centralny zarządca i on zarządza reakcjami w naszym organizmie na podstawie pewnych sygnałów. I teraz biegniemy i on nigdy nie dopuści do takiej sytuacji, żeby nas wycięło w dosłownie momencie, kiedy już nie da się nas odratować. On zawsze mówi stop w momencie, jak jeszcze mamy trochę w zapasie. I teraz tak, nasz mózg wysyła informacje między innymi do naszych mięśni o tym, żeby zmniejszyła się częstotliwość właśnie takiego ruchu, czyli żeby zaprzestano produkcji energii, produkcji tak zwanego ATP w naszych mięśniach. I to jest raz, pierwszy, dwa układy, czyli mózg i układ nerwowy wraz z mięśniami. Do tego dochodzi również nasze serduszko oraz płuca. Nasze serce też się męczy. Serce ma genetycznie zaprogramowaną pewną objętość wyrzutową, czyli ile tej krwi zostanie wyrzucone. I teraz uwaga, treningiem i serce się męczy. Na ilość krwi nie jesteśmy w stanie wpłynąć, ile to serduszko wyrzuca, ale możemy wpłynąć na efektywność tej pracy i jak bardzo natlenowana jest ta krew. I w momencie zmęczenia nasze serce też się męczy. Podwyższa nam się tętno, serce już nie wyrabia, już ma dość, już nam sygnalizuje wystarczy, wystarczy. Tak więc to tak odnośnie tego, w jaki sposób zmęczenie się realizuje. Oczywiście to jest bardzo szeroki obraz, ale taki, który da nam świadomość tego, że to nie jest tak, że cokolwiek robi nam na złość, tylko to są wszystko procesy, które mają nam pomóc, mają pomóc nam przetrwać, mają pomóc nam się zaadaptować do tego w późniejszym czasie. Tak więc mam nadzieję, że zmierzamy tutaj do meritum, czyli do tego, żeby nie postrzegać zmęczenia jako naszego przeciwnika, a raczej naszego partnera, który pomaga nam po prostu się realizować, rozwijać i adaptować. Ja powoli będę kończyć. Otóż dopadło mnie zmęczenie i uważam, że jest to bardzo dobry punkt kulminacyjny tego wideo. Właśnie sobie czytam, piszę, opracowuję generalnie kolejny post na blogu, z tym, że tam będę się odwoływała do waszych, naszych wszelakich takich asocjacji związanych ze zmęczeniem, czyli zrobimy to trochę w formie mitów, hitów, czyli to, co jest prawdą, co nie. No i tak jak w tym wideo, mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać, że zmęczenie wcale nie jest naszym wrogiem. Tak więc słuchajcie, ja kończę. Dzięki wam za bycie tutaj ze mną przez praktycznie cały dzień. Trzymajcie się ciepło i do następnego i odwiedźcie bloga, bo już w kolejny weekend, w sobotę, pojawi się nowy post. Trzymajcie się, pa, pa.